A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Drugi list do Tymoteusza 3:1. Z zadziwiającą wyrazistością widzi apostoł Paweł przyszłość i opisuje w drugim liście do Tymoteusza 3 rozdział od 1 do 5 dni ostatnie chrześcijaństwa, w których my dziś żyjemy. Opis ludzi, którzy wprawdzie przybierają postać, pozór zewnętrzny, pobożności, ale jednak ich życie jest zaprzeczeniem jej mocy, jest również bardzo trafny, a zarazem wstrząsający nawet dla nas, gdy czytamy to dzisiaj. Dla wierzącego w Pana Jezusa Chrystusa, który pragnie kroczyć według Słowa Bożego, są to rzeczywiście trudne, pełne niebezpieczeństw i ciężkie czasy. Trudne, ponieważ tak łatwo można wpaść w wir zepsucia. Tutaj nie chodzi o pogan, lecz o ludzi, którzy często nazywają się chrześcijanami, którzy żyją według chrześcijańskich tradycji i praktykują chrześcijański styl życia, ale jednak coraz mocniej odrzucają Boże standardy i Boże uczynki. Jakże trudno pojedynczemu wierzącemu ostać się przed tym wpływem. Wielkie jest niebezpieczeństwo przyzwyczajenia się do rzeczy, które w cudzysłowie wszyscy robią i w których większość osób niczego złego już nie widzi, chociaż wyrośli w krajach, gdzie dawniej zważano na zasady Boże. Są to ciężkie czasy. Są to czasy ciężkie, ponieważ kosztuje nas wiele siły i energii, by płynąć wbrew powszechnemu prądowi. Nikt z nas nie zostaje chętnie odszczepieńcem. Nacisk, aby dopasować się do większości, jest ogromny. Jednak Bóg nie pragnął, abyśmy jedynie wiedzieli, jak będą wyglądać nasze czasy. On włożył w swoje słowo, w Biblię, w Pismo Święte, wskazówki i zasady, według których mamy żyć, abyśmy się ostali, pozostali Jemu wierni i Jego uwielbili swoim życiem. Te zasady to zachowywać naukę apostołów, mieć przed oczami wskrzeszonego Pana Jezusa Chrystusa, odsunąć się od niesprawiedliwości, dbać o społeczność z wierzącymi, którzy wzywają Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, którzy wzywają Pana z czystego serca, żyć według wskazówek Biblii, Pisma Świętego, Słowa Bożego i służyć Bogu. 2 Tymoteusza, 1 rozdział, 13 i 14 werset. 1 Tymoteusza 2:8, a także 2:19 i 2:22. 2 Tymoteusza, 3 rozdział, 14 werset do 17.